Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Krytyczna Masakra. Powiem wam, widzę po raz ostatni w tym filmie, widzowie, że to co buduję tutaj to jest na trybie kreatywnym. Czyli budujemy, widzowie, ten budynek na trybie kreatywnym. Spłacam później dług 300 tysięcy w 100 ratach. Więc tak sobie się to zrobiłem, bo uznałem, że na to budowę byłoby ogromny pieniądze, których pieniędzy tyle nie mam. Więc nie chcę dać portu net, tylko wydamy, ja widzę, w późniejszym czasie 300 tysięcy, niż, wiecie, no, czekać aż nie zrobię tego budynku. I na razie buduję ten budynek za darmo, jakby potem tę pożyczkę spłacę. Tak na wygląda się ten stadion, czyli Hot Wheels Arena. To jest właśnie nazywa się stadion, co ja pierdolę, Block Island Hot Wheels, drużyna koszykarska, która niedługo rozpocznie swój pierwszy sezon, znaczy niedługo pierwsze odcinki, znaczy pierwsze, nie wiadomo co będzie, koszykówka, te sprawy, więc w dzisiejszym odcinku możemy sobie właśnie tu pykać, co nam fajnie te stadiony, no wiem, że zrobiłem chyba dobrą robotę, widzowie, w taki właśnie stadion wygląda, no według mnie jest on zajebisty, więc bez zbędnego przedłużania, o! Idziemy z odcinkiem, moi drodzy. W tym odcinku chciałbym zbudować przede wszystkim dolne piętro. Tutaj będą właśnie sklepy typu Jerdy, czyli sklepy z butami, taki właśnie bardziej. Tis do Jordanów. W dzisiejszym odcinku to właśnie to robił, więc zaczniemy najpierw może od sklepu, znaczy najpierw zaczniemy może od sklepu z Jerdami, bo to chyba będzie lepsze, moi drodzy. Taki zwykły sklepik, potem pewnie będą te też koszulki, jakieś pewnie stroje, no nieważne, ale no po prostu, no coś tu musi być. Bo tak, tutaj będzie pierwszy budynek w tym miejscu, myślę. Dobra, zaczynamy powoli budować. Teraz tak, lecimy z taką zabudowaniem. On trochę musi być duży teoretycznie, bo wiadomo, tutaj też będzie właśnie taki sklep klubowy. Oczywiście też tu będzie. Pod trybunałem jest idealne miejsce, ale jest według mnie spoko, bo tutaj mamy właśnie ten stadion nasz koszykarski, więc no uznałem, że tak będzie też lepiej budować. No taki myślę, że będzie git. Ma taki sklep będzie chyba gituba. No jest gituba. Właśnie. Nie wiem, z wejścia zrobimy gdzieś tutaj, może zrobimy to wejście. Na szybko. Bo tak, oczywiście też będę budował się kompleks treningowy. W tym miejscu, taki bardziej, taki siłownie, to zbudujemy później, no bo to, mogę to blisko stworzyć właśnie bez tego i tak właśnie w tym przypadku coś zrobię, poznajmy jak najszybciej zrobić pierwszy meczek, poznajemy, że mamy dwie drużyny, Block Island Hot Wheels i Block Island, coś tam zrobimy, jakąś taką nazwę, taką, wiecie, taką stricte, słabiutką, wszystkim, że będziemy towarzyskie mecze rozgrywali właśnie w tym miejscu, więc oczywiście te mecze będą za darmo, powiecie, no nie ma sensu chyba jednak mimo wszystko, żebyśmy mieli płatne te pieniądze, po co, skoro właśnie możemy w tym momencie tak zrobić, więc lecimy właśnie z budowaniem naszej miejscóweczki. To chcemy, co wygląda, widzowie, ale no trudno. Jakoś to musi być. Dobra. Jeśli tutaj musimy jakoś to widzę wstawić, no wiecie, no jakoś to. Jeśli taki ładny, typowy sklepik. Kurde, to też bym mógł to zbudować. Teraz to zjebałem, widzowie, bo kurde, to też. No tutaj jest taka bardziej galeria, może taki malutki sklepik zbudujemy, widzowie, co wy o tym myślicie, no nie wiem. Napiszcie propozycję w komentarzu, to też mogę zadać. Powiem tak, bo tutaj będzie sklep Jerdy. Tam myślę, że zbudujemy taką, wiecie, taki sklep klubowy, wiecie, ze wszystkimi. No i tutaj to nie najlepsze miejsce, co mogę tutaj zbudować, widzowie? No dajcie znać w komentarzu, znaczy że też mogą być kible, widzowie, ale no to jest niegłupi pomysł. Ale no, tutaj coś można jeszcze zbudować, piszcie w komentarzach, może coś mi wymyślicie. No i jak wam przypnę serduszko, to wtedy
możliwe, że ten pomysł wezmę do odcinka później, w następnym odcinku, więc warto, jakbyście jednak mimo wszystko dali mi propozycję. I teraz tak, potrzebuję więcej jakiejś dźwigni, bo tak, robiłem też właśnie, nieważne co to ja robiłem z tych rzeczy. Zrobiłem właśnie, prysznic zrobiłem. A pokażę wam zresztą szybki prysznic, jak zrobiłem. Bo to będzie beka dosyć, to będzie beka, tutaj chyba, nie, to nie tutaj. Tutaj mamy kible jakby, prysznice. Tu są kible, widzowie. Sracie widzowie. I po... Co? Srać i po zobaczeniu, to pozamiatane, możecie w ten sposób srać. Sposoby na wysranie się w... No uwierzcie mi, że to są kible, no ja nie wiem, rodzim kibli w Minecraftzie. Ale to nieważne, poznacie co ja tutaj odjebałem. Chodźcie sobie tutaj. I pyk, może teraz może ktoś się myśli, jest zarąbista. Klikamy dwa razy i wyłączamy. I po sprawie. Tak właśnie to wszystko wygląda, jest to zajebisty motyw. Sklep. Sklep. Jerdy. Jerdy, o, widzowie. Jerdy. Mamy sklep Jerdy. Kurwa, może to inaczej to pisze może bardziej, co nie? Jerdy. No i zajebiście, dobra. No i teraz tak, robimy sobie malutkie półeczki i całe. I tu idzie ta doniczka. Tak ktoś czuje. O jest, ale to jest miska. O jest tu doniczka. Ja pierdolę, ślepy byłem coś. Donica, nie chciałem doniczkę wpisać. Teraz, a zresztą nie wiem, jak to będzie ładnie to będzie wyglądało. Tak brzydko trochę. A coś jeszcze mogę zamontować? Jakiś fajny, nie wiem, przedmiot powiedzmy? Kurde, no nie wiem. Co mogę wziąć jedynie? Wyposażenie to raczej nie. No takie dekoracyjne stąd wziąć jakieś, ale co tu mogę dekoracyjnego? No, to jest to widzę buty po prostu, okej. Okay. Miałem plan taki wstępny, żeby tutaj gdzieś, o w tym miejscu, taką, wtedy zrobimy takie pilarowe schody tutaj zrobimy i gdzieś tutaj zdajemy sobie wiadomo co. Prezesa, ale to byłoby bez sensu w tym miejscu. Bardziej by to pasowało, nie wiem, gdzieś tutaj. Chyba bez kitu tutaj bardziej bym to zrobił. Taką ścianką w tym miejscu tutaj, o. No to tu zrobimy. Już mam albo... Albo tam! Muzeum takie malutkie też tutaj. No to już mam pomysł, to mogę zbudować sobie też. Jerdy. Jerdy. Ja pierdolę. Jerdy. X5 na przykład. X1 bardziej, o. Nikt jedynki. Koszt takich butów to widzowie 150 blok, 150 BC oczywiście widzowie, 150 BC. Nike Force oczywiście. Nike Force. Powiedzmy 80 BC widzowie, 80 BC. No i mamy Nike Force. A, że na razie tyle z tego sklepu wymyśliłem, powiecie na jak to jest. Zajmuję się też stricte budową troszeczkę tego, widzę. To kiedyś będę musiał wykończyć, powiecie troszeczkę tego. Nam to zajęło nam ostatnio, nam tego budowę. I zajmę się zjadę kolejną rzeczą, czyli pójdziemy do jadłodalni, widzowie. Nie było je troszeczkę na przebitkach, ale trudno się mówi. Bo nie zapomniałem o tej miejscówce tej o tej. Właśnie, że taką jadłodalnię mamy. I tutaj też możecie wymyślić jakieś potrawy, jakieś takie słodycze. Po prostu wymyślić coś takiego jak, kurde, hot dog, 50 frytki duże też na przykład. I to są wspomniane rzeczy na ten moment, więc... I zaraz będziemy odcinek oczywiście kończyć. Tylko sobie tu wymyślić sobie, no nie? Blokę. Blok. Block fruits. Fruits oczywiście. Nie wiem, nawet myślałem jako widzę fruits, no nie? Taki boksik widzę takich rzeczy owocowych, powiedzmy, takie właśnie dla naszych piłkarzy. Box 10 BC. Tak, góra nazwa, no coś musiałem wymyślać, no nie? No, to był moment tego odcinka, oczywiście, dajcie nasz koniec zewkątrzeć, czy też chcecie dalej, takie rzeczy, no i wymyślcie te rzeczy, co tutaj możemy zrobić, co tam mówię na początku filmiku, a my widzimy się w kolejnym odcinku, patrzcie jakie piękne stoliki, do zobaczenia, yo!